pierwszy dzień ferii zimowych Suwalski Ośrodek Kultury od rana zaczął wypełniać się chętnymi do udziału w zajęciach proponowanych przez tę placówkę. Tegoroczne ferie odbywają się pod hasłem Zimowa Akademia Artystyczna i rzeczywiście w planie zajęć aż roi się od sztuk wszelakich. Od rękodzieła przez zajęcia plastyczne, teatralne, filmowe, taneczne, aż po warsztaty młodego melomana. Na poranne zajęcia plastyczne przybyła spora grupa najmłodszych uczniów i niezwłocznie zabrała się do pracy. W innej sali na warsztatach zastaliśmy zapracowanego Michała Nikolowa wraz z grupą dzieci pragnących sprawdzić, czy taniec jest tym, co mogą pokochać. W kolejnej sali rozpoczęły się dwutygodniowe warsztaty filmowe adresowane do młodzieży. Pierwsze zajęcia rozpoczęły się od podstawowych informacji o historii filmu, wzięcia w ręce kamery, która ma już za sobą nieco doświadczeń na filmowym planie i, jak żeby inaczej, od pierwszego klapsa, którego uczestnicy z pewnością nie raz użyją podczas 50-godzinnych warsztatów. Ujęcie numer dwa. Wśród innych suwalskich propozycji oferta biblioteki, Muzeum Okręgowego, Ośrodka Sportu i Rekreacji, a także zaproszenie na miejskie lodowisko. Naprawdę jest w czym wybierać.